Siema, to Matysa, to Dark Soulsy, oczywiście Cztrąsy, także lecimy dalej z tematem, a dzisiaj temat taki, że w tej lokacji zostało mi jeszcze dwóch bossów do pokonania i są one w sumie chyba ukryte w jakiś sposób? Znaczy, ten jest nieukryty, widać, że tutaj coś się już dzieje. Więc, no, mogę pójść sobie do niego na początku, jak go widać. Może się uda go pokonać. Jest to Feniks, który no może być ciężkim bossem. Jest zrobiony na strażniku sanktuarium z DS1. I on sobie dużo lata. Kopie mnie. Kopę me! Gdzie ty jesteś? Wow! Kurna, ciężko go trafić w ogóle. Gdzieś ty, tutaj. Co się dzieje? O, chyba. Wow! Radagon normalnie. Chyba buchnie, co? No właśnie. No i właśnie, ten boss strasznie lata. Jest problematyczny w tej... w ten sposób! Fuck! Nie ten guzik, zarąbiście. Okej. Okay. Hi, the Phoenix! Dobra, do zrobienia jest, jakby nie ma problemu. O, momento. Dobra, lecimy dalej. Chyba nie będę się rozpalał, bo szkoda mi używać. No właśnie. Kurde, no straszny damage robi. O Jezu, nie to użyłem, patrzcie, ja pierdolę. Nie tego, dlatego się nie wyleczyłem do końca. Jezu. Dobra, będzie mnie ten boss chyba denerwował. Nie ze względu na... nie wiem, trudność. Tylko
tylko po prostu będzie mnie denerwować. Strasznie duży damage robi. Jestem na 2 ciosy, nie? Jezu. Broniłem się. Broniłem się. Rolowałem! No zajebiście, nie? Dobra, chyba sobie zostaję tego bossa na później, bo cholera mnie weźmie. Stack do dupy boss. Chociaż tak za pierwszym razem było najlepiej, wyszło. Ale dobra, mamy inną rzecz tutaj do zrobienia. W sumie po co ja z nimi walczę, jak tutaj kompletnie nie muszę. Musimy iść tam na środek tego. I tam był znak do przyzwania i trzeba przyzwać gościa. I ten gościu powinien nam coś tutaj sprawić. Czy tutaj to nie przyzywamy gościa, tylko my do niego się tutaj przyzywamy. Coś jeszcze? Dragon Slayer Axe. I pomogliśmy gościowi takiemu i teraz on powinien się pojawić w tam, gdzie jest to drzewo i tam taka babeczka, czy tam chłop tam wisi, postać. I tam powinniśmy się teraz udać i tam będzie boss kolejny. Więc od razu sobie tam chodźmy. No a z tym Feniksem to później. Przeskoczę, nie przeskoczę. Tutaj on powinien nam dać. Tak mi się przynajmniej wydaje. Powinien nam dać emotkę. Tak to się mówi?
którą tutaj sobie użyjemy i przeniesie nas do bossa. Chyba nie wyszło. Warden Jess, I wait to aid, emissary. If you assist her, thou wilt surely earn the favor of my lord. Dobra, nie wiem co teraz trzeba zrobić dalej. Bo nie mam tutaj żadnego. Rest, toast, sleep powinienem mieć. Dobra, zaraz to znajdę jakoś. Momento. Dobra, chyba wiem, co teraz trzeba zrobić. W lewej komorze tutaj powinien się jeszcze wyskoczyć jakiś NPC do zabicia, summon. I wtedy będę mógł mieć tą emotkę slipowania. Jezu, co ty robisz? Jezus, co jest? Dobra. Tylko nie wiem, czy nie powinienem być rozpalony, więc się rozpala. Czy tutaj? Jezu, jeszcze żyjesz. Nie no, nic tu się nie pojawia, miało się pojawić, co dobra, może usiądę jeszcze przy ognisku? Cholera jasna. To jest quest tego niebieskiego sentinela, nie sentinela, coś tam. To jeszcze raz tutaj zajdę. Ja pierdolę, jaki kombo, nie? No, Dark Soulsy, kurde! Nic się tu nie pojawia! Oszukali mnie! Dobra, jeszcze raz zobaczę. Jeszcze raz, ale czekaj, bo coś tam gadali o Wormthorn Village. A ja jeszcze chcę zobaczyć tą Gertrudę tam, bo w sumie wysłałem tam gościa jednego, więc może już ta ona nie żyje. Tak z ciekawości można jeszcze sprawdzić. No ja chciałbym zrobić tego bossa. Cholera. Chamber of Gertrude.
Nie no, żyję. Ale to jestem właśnie gościem. A tylko może mnie tego tutaj jakieś coś tam. Z tobą to tak raczej nie pogadam sobie. Dobra, zaraz wracam, zobaczę jeszcze raz. Szczerze, to ni cholery nie wiem, gdzie chyba znaleźć jedną rzecz trzeba będzie. Bo tutaj jest takie drzewo i to jest konwenant nowy. I trzeba mieć baner jakiś, a nie wiem, czy ja ten baner mam, zaraz zobaczę. Bo jeżeli mam, to to trzeba wejść do tego konwenantu. I coś dalej trzeba jeszcze będzie zrobić. Ale ja chyba nie mam tego, co? No właśnie. Nie wiem. Dobra, ale to nie są boss, nowy boss, to jest po prostu miejsce, w którym można walczyć z bossami, z którymi się już walczyło. Czyli taki... O Jezu. Takie Sekiro vibe troszeczkę. I jeszcze można z nich w tych walkach pozyskiwać te dusze, także też fajna sprawa. No ale to nie wiem, teraz tego nie zrobię, bo po prostu za długo będzie to trwać, żeby to tam... Bo to trzeba było znowu całą chyba tam Warthorn Village zwiedzić, a... No bez sensu tak łazić po omacku. Idziemy tu, Elum Lois. Ostatnia lokacja została, oczywiście ten boss Phoenix też został, ale go sobie gdzieś na końcu już spróbuję rozwalić, bo teraz mi się nie chce. Trochę się wzmocnię, może jakieś te scale titanity znajdę, bo przydałoby się ulepszyć troszeczkę broń. Dobra, trzy ciosy. No to nie jest tak dobrze, jak mogłoby być. Au. A to nie są te takie ten? To są z Dark Souls 2 i one dusze pochłaniały. Pa, pochłonął normalnie. I on bije! I to jakby! I to jak ja spadam, ja pierdolę. No i się Ember poszedł. Jebać. Ole, jasne. Dobra, to bez Embera będę teraz latał. Wow! No damage robisz całkiem sporawy. Okej, walisz tyłem. Prost gym. Dobra, ale tych bym zabił, tak przynajmniej raz zobaczył. Ty biegniesz za mną? Biegniesz. Myślałem, że mnie nie zauważył. Jezu, on mnie wali na hita prawie.
Pochłanie? Nie pochłaną. No trudno. Czekaj, czy co z niego by wytropiło. A mogłem pójść w sumie się wrócić, bo mam jednego Estusa. Jakiś mos, jakiś coś. No są potężni przeciwnicy tam. Nie można temu odmówić. Naprawdę poziom jest tutaj w tej lokacji mega duży. Requires key. Tu się pali coś. Jest jakaś osóbka nawet. Dobra. Dobra, z jednym Estusem lecimy. Co tutaj napisane jest? Could this be a hidden path? Nie. O, chłop. Nie zauważyłem goście. Bla, 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 bla. What's that? Like... Listen, when I was high, now she... Bla, 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 bla. I'll kill Janara for the secret she keeps. Ra, chcesz zabić, to se zabij. Nie ma problemu. Czy to będzie boss? Time for tears. Tak, to będzie boss. Jakie ukryte ingredienty? Może to też z tej strony? A? Dobra, mam jednego Estusa. Jest boss. Jest to boss? Czekaj, czy coś z niego dropiło. No ale trudno. Jeszcze jedna taka. Jezu, ile razy. Fajnie wyglądają, fajnie. Będzie tu boss? Coś tam stoi z jakąś pałą wielką, coś. Jeszcze. Halo. Co ty będziesz robić? Czarować. Czarować będzie. Au. Jest i blossom, 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 ingredient. Ta? Nie mamy stusów, bardzo miło i przyjemnie. A tu pewnie będzie się działo. Dobra, cicho tam. Żadna kula mi tu nie spadnie na łeb. Titanite Shard. Znowu jest ta postać. No i chyba lecę, co? Tak jest. Już nic nie mogłem zrobić. No trudno. Nawet się nie będę denerwować. Co to mi to? Kocia sierść jakoś. Dobra, tutaj to będę biegł. Nie ma sensu z nimi walczyć.
Nie możesz za backstaba zrobić? Może. Gdzie ten drugi chodzi? Tam. Pojedynczo. Wypadałoby ich pozdejmować. Czasami ta postać, nie wiem czy od tej broni to zależy, czasami mi naprawdę dziwne ataki robi. Tak jak na tym poprzednim bossie właśnie było. Ja kompletnie nie atakowałem, nie klikałem guzika, a on mi atakował. Dobra, to tak jeszcze z tamtym drugim sobie poradzić. No coś mam tutaj włosa kociego. Przeszkadza mi. Dobra. Jest. Trzeba go zlikwidować. I gitara. Tak można było? Od razu? Na początku? Można było. Dobra, wchodzimy. O Jezu, jak dziwnie tutaj wygląda. Trochę. Tak wycięte, cyk! I nowy teren zrobiony. Śmieszny. Dobra, co tutaj mamy? Śpiewy jakieś. Right. Skrzynka. No bonfire ahead. Okej. Glewia. No tutaj to nic nie było. Dobra. Coś tu. Za cicho. Thy arrogance must be punished. Okay. Okay. O co chodzi? Foolish emissary, drown okay. The stench of curiosity. Teraz boss tu będzie. I shall put thee down. Fitting of a mongrel. Gdzie on wyskoczy, ten boss? Dobra, jesteś. Janara. One eye. Mniszka. Mniszka. Tylko co ty będziesz miała dodatkowego, nie? Au. Nie żyję. A i teraz do niej dotrzeć? Nie, to będzie prosta sprawa. No i się zaczyna pod górkę trochę. Zaczyna się pod górkę. Dobra. Ile mam tych? 3.
No, ten gość się zniknął. Dobra, dawaj. Wezmę sobie moje te dusze troszeczkę. Tego nie było w Sekiro. Jeszcze żyje, super. Kurna, da takim szerokim zamachem. I co, znikasz jak Priscilla? Kurwa. Gdzie ty jesteś? Tu jesteś. Połowę życia jej tylko zabrałem. Ja pierdolę. Jezu, nie jestem gotowy na to chyba. Dzisiaj jakoś nie czuję się kompletnie na sile, żeby pokonać takiego bossa. Spróbuję jeszcze raz. Ale bez kitu, jakoś straciłem siłę, straciłem wiarę. Nie wiem, czy by broni nie zmienić może. Chociaż ona dobry damage robi całkiem. Już klikałem buzik, nie? Ja pierdolę, no nie mogę, no. Takie błędy. Robić, no zaraz mnie zabije. Robiłem unik, no. No już 300 se zostały, nie? No nie mogę, no. No, ja pierdolę. Nie. Bez sensu. Nie. Naprawdę, nie czuję się na sile dzisiaj, kompletnie. O Boże, ale to będzie ciężko w tej lokacji. To jest chyba najcięższa lokacja. No dobra, to co? 35 minut, niechaj będzie taki krótszy odcinek, bo naprawdę idę nagrywać, nie wiem, Robloxa, bo po prostu masakra. No cóż.
Dzięki za oglądanie. Nic nie zrobiliśmy w tym odcinku, ani Feniksa, ani tego bossa nie zabiliśmy. Aj, panie. Ale tak czy inaczej, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, na razie i pa, pa.